17:07 na naszych zegarach. Popołudnie Wnet trwa. My rozmawiamy między innymi dzisiaj o tym, co dzieje się w polskim górnictwie, głównie w Polskiej Grupie Górniczej. Przy telefonie jest Karolina Baca-Pogorzelska, Biznes Alert. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Jak pani skomentuje dzisiejsze spotkanie strony rządowej ze stroną społeczną? Mówię tutaj oczywiście o sprawie związanej z kopalnią Ruda oraz Wujek w Polskiej Grupie Górniczej i planach restrukturyzacji i zamknięcia tychże kopalń. No jeżeli miałabym to jednym słowem skomentować, to skomentowałabym to słowem farsa. Tyle mam do powiedzenia na temat tego spotkania, bo robi się tutaj jakaś bardzo dziwna historia. Okazuje się, że plan, który powstaje, jest misternie przygotowywany i ma być przedstawiony oficjalnie we wtorek. Ja dotarłam do pierwszych szczegółów tego planu w niedzielę i już wtedy je opisałam. Potem nieoficjalnie też dotarli do tego inni dziennikarze, opisując szczegóły, ale do tego wrócę za chwilę. Nagle się okazuje, że plan przedstawiony nie będzie, ponieważ z góry został przez związki zawodowe odrzucony, a skoro z góry został odrzucony, to nie będzie im przedstawiony, a na dodatek słyszymy od lidera górniczej Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej, od Dominika Kolorza po tym spotkaniu, że pan wicepremier Jacek Sasin próbował przedstawić związkom zawodowym, że to, co pojawiało się w mediach, to są fake newsy, a trzecią stroną medalu, to chociaż ma on tylko stronę dwie, jest to, że podpisano tam dokument, z którego wynika, że Polska Grupa Górnicza wycofuje się z planu zamykania kopalń Ruda i Wujek. Nie wiem w związku z tym, kto tu kłamie, ale tym razem na pewno nie są to dziennikarze. Czyli informacje, do których między innymi pani dotarła, mówię tutaj o kopalni Ruda oraz Wujek w Polskiej Grupie Górniczej, o tych wszystkich zamrożonych czternastkach na 4 lata i 30% wynagrodzenia, obniżeniu oczywiście tych 30%. Nie wiemy. Nie obniżeniu, tylko uzależnieniu od wydajności. To był mój pierwszy błąd na początku, za co przepraszam. To uzależnienie od wydajności, która jest bardzo niska. Tak, od wydajności produkcji, pani redaktor, to i tak by było obniżenie. To rozumiem, że na godzinę 17:10 we wtorek nie są to informacje, które ministerstwo potwierdza. Wycofało się z tego. To znaczy inaczej. Ministerstwo się z nich wycofało, a nie je dementuje. Mhm. Ja może powiem coś, bo tutaj ministerstwo próbuje stawiać dziennikarzy w takiej pozycji chłopca do bicia. A ja powiem, jak było z naszej strony. Zarówno na Śląsku, jak i w Warszawie przedstawiciele resortu aktywów państwowych spotkali się z grupą dziennikarzy. W Warszawie wczoraj z rana, na Śląsku dzisiaj z rana i przedstawili im bardzo szczegółowy plan założeń restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej. Przecież nikt z nas nie miałby tak dokładnej wiedzy o tym, że będzie to kosztować 5 miliardów złotych, o tym, ile osób konkretnie będzie mogło skorzystać z danych osłon socjalnych, czyli z urlopów górniczych, czy z odpraw i tak dalej, że Polska Grupa Górnicza ma się starać jeszcze dodatkowo o 1,75 miliarda złotych pożyczek z PFR-u, co trzeba będzie uzgadniać z Unią Europejską. No proszę mi wierzyć, że my nie zwariowaliśmy zbiorowo wszyscy i nie wyssaliśmy sobie z palca wszyscy tych samych informacji, tylko zostały one nam przekazane. Rząd się wycofuje albo robi tak, jak pani mówi, że robi z dziennikarzy chłopców do bicia, bo boi się reakcji górników, boi się protestów? Ja myślę, że to trochę było tak, że rządzący chcieli wypuścić taką bańkę i powiedzieć, że oni strasznie tutaj dużo zaplanowali, to zamknąć, tu zamrozić, tak? I tak dalej, żeby mieć też potem z czego schodzić, żeby sobie powstał ten zespół roboczy, który teraz wypracuje taką łagodniejszą i akceptowalną wersję, a rząd pokaże, że osiągnął kompromis o to właśnie ze związkami zawodowymi. Tyle tylko, że pan premier Sasin zapowiedział, że prace tego zespołu mają się zakończyć we wrześniu i wtedy miałby powstać ten kolejny plan, który miałby być akceptowalny przez wszystkie strony tej tutaj zainteresowane. A ja się boję, że do końca września może być dla PGG za późno, bo ministerstwo powiedziało, że alternatywą dla braku wdrożenia jakichkolwiek rozwiązań w tej chwili jest po prostu upadłość tej spółki. Proszę pamiętać, że nie ma już pieniędzy na pensję. No to właśnie powiedzmy naszym słuchaczom, jaka dzisiaj jest sytuacja PGG i w czym pani upatruje przyczyn tej sytuacji?
Zacznę może od tego, że spółka, która jeszcze 2 lata temu miała chwalić się zyskiem 500 milionów złotych, utraciła przychody rzędu prawie 3 miliardów złotych w ostatnich latach. To są potężne pieniądze w firmie, która zatrudnia 41 tysięcy ludzi. Sytuacja jest na tyle katastrofalna, że tak jak wspomniałam, nie ma już pieniędzy na wrześniową wypłatę, a takie wypłaty w tej firmie pochłaniają 300 milionów złotych rocznie. To gigantyczne, 300 milionów złotych miesięcznie, przepraszam, to są gigantyczne pieniądze liczone rocznie w miliardach złotych. To raz. Dwa, dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Po pierwsze, obniżył się popyt na węgiel. Zmienia się miks energetyczny Polski. Mamy coraz więcej jednak źródeł odnawialnych. Na przykład fotowoltaika bije wszelkie rekordy. Panele słoneczne na domach stają się bardzo popularne, bo są do nich dopłaty rządowe między innymi. A w naszym systemie elektroenergetycznym to właśnie zielona energia ma pierwszeństwo przed energią tak zwaną brudną. W związku z tym, kiedy jest więcej produkcji z odnawialnych źródeł energii, źródła konwencjonalne muszą troszeczkę ten suwak produkcyjny obniżyć, a więc spalają mniej węgla. Zima była ciepła, nie trzeba było tyle węgla, co zwykle. No i wreszcie doszedł nam koronawirus, który w ogóle obniżył nam zapotrzebowanie na energię elektryczną w tych ostatnich miesiącach. W związku z tym górka węglowa rosła. Zwały węgla kopalń oraz elektrowni wynoszą w tej chwili 15 milionów ton. To są przeolbrzymie ilości. Mimo to spółki energetyczne, w tym PGE, mają zakontraktowane dostawę węgla z importu, który też do nas dociera, a zerwanie tych kontraktów byłoby bardzo kosztowne i niekorzystne. No i ta kumulacja doprowadziła właśnie do tak złej sytuacji, a i cena węgla na świecie zaczęła spadać, a nasze koszty wydobycia niestety w ostatnich latach zamiast spadać cały czas rosły. Nie mówię tu tylko ze względu na pensje, ale też na trudne warunki. Czy pani się po analizie tej sytuacji w Polskiej Grupie Górniczej przychylałaby się pani do tych rozwiązań, które proponuje rząd? Czy one są za bardzo restrykcyjne? Nie, one nie są za bardzo restrykcyjne. Ja uważam, że to jest w ogóle plan minimum, a nie plan maksimum, który się przedstawia, bo żeby Polska Grupa Górnicza naprawdę miała szansę normalnie stanąć na nogi, a nie żeby dawać jej kolejną kroplówkę, to nie tylko te 2 kopalnie, czy 4 ruchy zakładu, jak kto woli, bo kopalnia Ruda to jest Halemba, Bielszowice i Pokój, czyli tak naprawdę 3 kopalnie, a tych kopalń powinno być zamkniętych więcej. To pewnie górnicy z Solidarności pewnie się z panią nie zgadzają w niektórych pani opiniach. No i dzisiaj też miałam okazję rozmawiać z jednym z członków Solidarności z zarządu. To też powróciła ta sprawa historyczna, no że jak mogą nam zamknąć naszego legendarnego wujka, naszą kopalnię, która takie znaczenie ma historyczne dla Polski. No wiadomo, jest to symbol, kopalnia, która była pacyfikowana w stanie wojennym. Bardzo tragiczna historia, o której wszyscy co roku pamiętamy. No ale może powinno tam po prostu powstać już muzeum i byłoby to świetną lekcją historii dla przyszłych pokoleń, bo w tej kopalni po prostu kończy się węgiel. Ona wydobywa jedynie 800 tysięcy ton węgla rocznie, bo tam już praktycznie nie ma czego wydobywać i jest w fazie schyłkowej, więc jakby mówienie o tym, że zamknąć symbol, stocznie też nie działają, Stocznia Szczecińska symbol i tak samo jest właśnie, Stoczni Gdańskiej, które nie produkują statków. No więc jeżeli kopalnia Wujek fedrowałaby tani węgiel i miałaby go jeszcze dużo i radziła sobie kosztowo i była bezpieczniejsza, no to myślę, że nikt tutaj by nie mówił o zamknięciu tej kopalni. Mnie na przykład dziwi, że nie mówi się o zamknięciu kopalni Sośnica, której też kończą się złoża i koncesja i tak naprawdę tam też za chwilę węgla nie będzie, a o jej zamknięciu się akurat nie mówi w tym momencie. No Wujek dodatkowo jest bardzo nierentowny, tylko w ubiegłym roku ta kopalnia przyniosła 24 miliony złotych straty netto, a przez ostatnich 10 lat ponad 220 milionów złotych strat netto, także to są potężne koszty. Tak, to są ogromne pieniądze. Stąd myślę, taka decyzja była. Jeszcze trochę zmienię temat. Import węgla z Rosji to jest temat, który cały czas się pojawia w przestrzeni publicznej, o którym cały czas mówimy. Przed chwilą naszym gościem był Piotr Miller, rzecznik rządu.
rządu mówił, że spółki energetyczne razem z kopalniami będą wypracowywały jakieś wspólne założenia. Jak pani się odnosi do takiej informacji? Czy te wspólne założenia nie były już wcześniej przecież w jakiś sposób opracowywane? Bo to przecież te... Nie wiem, jakie miałyby być to wspólne że te założenia. Zakontraktowane przecież te odpowiednie ilości węgla już były dużo wcześniej przez spółki Skarbu Państwa czy spółki energetyczne. Chodzi o to, że jakby cały czas nie ma chyba cały czas dobrej komunikacji między energetyką a górnictwem. Wydaje mi się, że po prostu coś zawodzi na tej linii. Energetyka pokazała 2 lata temu, że nasze spółki wydobywają za mało tego węgla. My ściągamy węgiel z zagranicy, bo nam po prostu go brakuje. Rekordowy import węgla w 2018 roku dobił niemal do 20 milionów ton. No więc polskie kopalnie, widząc, że taki jest import i trzeba swoim węglem nadganiać, zaczęły produkować więcej tego węgla. Trochę też bez porozumienia z tą energetyką, która w pewnym momencie przestała go odbierać, bo okazało się, że aż tyle go nie potrzebuje, ale nie odbierała zakontraktowanych dostaw. Właśnie o to chodzi, tak? Że tu są hałdy te. Tutaj wszystko zaszwankowało coś w tej komunikacji. Być może tym nowym rozwiązaniem będzie, jak rzeczywiście zrealizowany zostanie plan konsolidacji energetyki, czyli połączenia grup PGE, Enea i Tauron w jeden podmiot energetyczny, który będzie taką opozycją wobec Orlenu, który też staje się spółką energetyczną, chociażby po przejęciu Gdańskiej Energii. I być może podmioty węglowe powinny być skupione w drugiej tego typu grupie i między dwoma podmiotami powinna być jakaś uzgodniona My formalnie jako państwo chyba nie mamy środków prawnych czy środków związanych właśnie z przepisami prawa, żeby ograniczyć ten import z Rosji. Jako państwo mamy bardzo skomplikowane środki prawne, których wdrożenie jest praktycznie niemożliwe. Drugim sposobem byłaby taka blokada unijna, całej Unii, ale z drugiej strony Rosja jest przecież w Światowej Organizacji Handlu, więc to też by nie było takie proste. No najprostszym sposobem byłoby po prostu nie kupowanie, ale państwo też nie może nawet spółkom Skarbu Państwa powiedzieć, nie wolno wam kupować węgla z zagranicy, czy tam węgla z Rosji. No jeżeli ten węgiel jest tańszy zdecydowanie i jeżeli jest on też nam potrzebny, bo niektórych gatunków węgla po prostu nam w Polsce brakuje. Brakuje nam na przykład węgli niskosiarkowych, które na przykład ciepłownictwu bardzo są potrzebne, bo ciepłownictwo nie ma takich instalacji odsiarczania jak na przykład energetyka i tak dalej, i tak dalej. Ale ten import spada w tym roku. Po 4 miesiącach tego roku, według danych Eurostatu, import węgla do Polski wyniósł 3,25 miliona ton i był prawie o połowę niższy niż w tym rekordowym w 2018 roku. To pozwala myśleć, jeżeli ta tendencja spadkowa się utrzyma, że całościowy import do Polski w tym roku może być mniejszy niż 10 milionów ton. Zobaczymy, jak to będzie. No i przede wszystkim przyglądamy się sytuacji związanej z PGG, bo jak na razie to jest chyba jedna wielka niewiadoma. Tak, dokładnie. Dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka, między innymi Biznes Alert. Bardzo dziękuję.